Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Aska, Ragnar Rudobrody, witam was serdecznie. I tak jeszcze zastanawiałem się, bo nie szukałem nigdzie z tym magazynem, ale zastanawiałem się, czy czasem nie jest taka mechanika, że teraz jak macie ten magazyn, no właśnie, i teraz dopiero może te pojemniki, wóz tu jeszcze mamy, że te pojemniki dopiero jakby... A widzicie, ta konstrukcja musi się znajdować w magazynie. No właśnie. Tak jak myślałem. Czyli teraz dopiero możemy odpowiednie rzeczy budować. Tylko jak ja mam dobudować teraz? Musi się znajdować w magazynie. No dobra, jestem tutaj w magazynie, powiedzmy, nie? Beczkę A. Aha. I teraz możemy tutaj surowe jedzenie, przechowywania gotowanego jedzenia, wieszak na ryby, patyki i teraz dopiero możemy budować tutaj odpowiednie magazyny. A widzicie, widzicie. No dobra, a to teraz ma to całkiem drewno opałowe. O, to by się przydało. Łomy. O, to tutaj można naprawdę fajne, długie materiały stolarskie. Duże materiały stolarskie, przechowywalnia kamieni. Przechowywalnia... O Jezus Maria, to tych magazynów tutaj możemy narobić. Rudy i łupek. Tak. No dobra, ale to już wiem, jak działa taki magazyn. Dzień dobry. Przetrwano 6 dni. Super. Znaczy, chciałem przetrwać 6 dni. Co to jest to? A, dobra, to jest ten sztandar, który położyłem, żeby tam zbierali te różne rzeczy. Dobra. Moi mili państwo, co byśmy chcieli tutaj kolejnego zbudować? Gospodarstwo rolne. To jest coś, co chciałbym na pewno zrobić. Tylko ja się zastanawiam, czy ja nie chciałbym sobie zrobić wtedy też lepszego kilofa. Tylko potrzebowałbym jeszcze tych kamieni. A może już mogę robić? Mam kamienie może? Tak średnio najeżdża. Dobra, ale to kamienie to myślę, że sobie możemy pozbierać stąd. Aha. No. Teoretycznie. Dlaczego to było położone tutaj? Czemu nie mogę? Czemu to było położone na zewnątrz? No właśnie. Nie wiem, co tu za burdel się robi. Dobra. To co? Mięsko se zjedzmy. Cyk. Idziemy szukać w takim razie jutyna chyba. A czekajcie, mogę już budować też dom duży? Szałas. Kiedy ja będę mógł budować dom? Już menu szałas? Nie, tu nie mogę. Wiem, że gdzieś były takie domy do budowy. Kuchnia. Uuu, tu też kuchnia będzie. Dobra, to będzie dobre. Obozowisko. Dymarka. To nie. Wiem, że gdzieś były jakieś takie domostwa. A ta uzdrowiciela. O, panie kochany. Rybaka myśliwego. A nie mamy jeszcze domu. Gdzieś mi mignęły kiedyś, może... Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy szukać w takim razie tych Odyńców. W sensie oko Odyna, czy jak to tam się, jak zwał, tak zwał. Chociaż z drugiej strony tam bym też kamienia poszukał. Albo dobra, to może pierw poszukamy sobie po prostu tych... O, tam na przykład leży taki niedorobiony. W sensie taki niepozbierany do końca.
to może od razu byśmy go pozbierali do końca. On się tak będzie marnował tutaj. Bo tutaj też bym mógł głaz pozbierać kamienie, po prostu zwykłe. To też sobie zrobię wtedy kilot lepszy. Pozyskiwanie kamieni. Oj, się kurde już zniszczył. Bydlak. Weźmy sobie małe kamienie może. Czy ja teraz będę mógł zrobić sobie dużo tych... A, jeszcze jeden kamień. To bym mógł pozbierać gdzieś po drodze. Mam nadzieję. Ile tu będzie jakiś kamień gdzieś jeszcze? O, 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 o. Dobra. Na, na, na. Wracamy do wioski. Zrobię sobie ten lepszy kill-off. Bo jak już wykorzystałem ten gorszy do końca, to już przecież nie będzie bez sensu, będę robił te gorsze, nie? Sobie zrobię od razu lepszy. Cyk. I do tego były potrzebne jeszcze patyki, nie? Dobra. Idź zbieraj patyki. Mamy tutaj. I teraz tak, duży kill-off. Kamienny, tak? Kamienny kill-off to jest duży kill-off. Tak, i tego to bym chciał. Dobra. Mamy teraz takiego kill-offa, tu jak przypierdziele. To od razu powinno nam wypaść dużo oczek. Żywica, żywica, skóra. Dałoby się porobić te magazyny. Widziałem, że tam ktoś mi też napisał, że mogę dawać do tych innych magazynów materiały. To prawda, tylko ja bym nie chciał sobie tam zasypiać te magazyny, w sensie takim, żeby na razie... No, generalnie chodzi o to, żeby nie zajmować im tam miejsca, nie? Niech oni zbierają tam materiały, które mają pozbierać w tych magazynach. Tam jeszcze później są jakieś rudy żelaza i tym podobne, ale to też głazy są, nie? Jakby co. Musiałbym pozbierać sobie kolejnego mieszkańca, żeby... Co ja chciałem teraz w ogóle zrobić? Właśnie, może ryby po prostu będziemy łowić. To bym musiał zrobić... Nie wiem, czy to wędkę trzeba jakąś teraz robić. Jeszcze sprawdzimy. Czy w ogóle jest takie coś jak wędka tutaj? Kilow, kamień, jest, licha wędka. O kurde. Przynęta z jagód. O kurde, to są jeszcze jakieś przyręty. Może warto by było zrobić sobie takiego rybaka. Albo myśliwego. Bo też można by było myśliwego. I by ziomeczek... tu jest kapusta. Właśnie rolnika może zrobimy. Gospodarstwo rolne. Aha. Kwipunek jest pełny. O kurde. Jak to w ogóle wygląda? 4. A już mamy 5. Dobra. Obiegniemy. Biegniemy sobie od razu. Ktoś tam coś jadł. Biegniemy od razu sobie zrobić kolejnego naszego członka drużyny. Brygady RR. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tak, mamy Auri, która jeździ z wiadru, wiadru, czyli jeździ na wiadrze. Podróże po rozległych ruinach i wybrzeżach, ma we krwi, a do tego
potrafi przetrwać najłagodniejsze wiatry. Okej. Okay. Spragniony gigant. Ma sporo zdrowia, ale za to szybko męczy mnie pragnienie. No, pragnienie to nie jest akurat problem. Wody mamy dużo. Odporny organizm. Okej. Okay. Niewzruszony żołądek. To też jest fajne, ale ja bym wziął tą. Ona tutaj szybko sobie daje radę. Co ty chcesz? A ty nie masz tych cebuli pewnie do gotowania. Dodaj paliwko. Tak. Cyk. Cyk. O, zajec tam się patrzy. Właśnie tego myśliwego może by zrobić. No przede wszystkim też na razie szałas. Wejście do jaskini, nie. A ta rybaka. Co ona tutaj wymaga w ogóle? No, dałoby radę ją zrobić. Pozwala łowić ryby. A ta myśliwego. Albo myśliwego zrobić po prostu. Kurde, myśliwy mnie kosi. Byśmy nawet zrobili tutaj tak bliżej lasu. O. Cyk. Bo tu ciągle jakieś zające chodzą. Tak, myśliwego zrobimy. I gospodarstwo później rolne. Cyk. Dobra, to na razie niech tutaj będzie. A ja bym sobie jeszcze zrobił szałas, nie? Dobra. Dobrze. Duże kłody poproszę. Temu też trzeba by było ulepszyć. Chatkę drwala, nie? Nie ten przycisk. Dobra. O, poszedł pracować. Dobra. Ten młotek może jeszcze jakiś też lepszy. Ale chyba lepszy. O, i sobie pierdyknę młotkiem w palec. Dobra. Cyk, gałęzie i kłoda jedna. Gałęzie razy 8. Dobra. I kłoda. No to jest dobre, fajne to jest, bo tutaj oni sobie uzupełniają mi te magazyny. I przy okazji mogę szybciej też budować, nie? Bo kładę tylko jakieś te. Jakiś schemacik. I tylko dokładam. Kora. No i właśnie patrzcie. I teraz idę sobie, cyk, cyk, cyk. Bierę kodę. Kodę, korę. No i proszę bardzo. I cyk. Już zbudowany. Nie musiałem pozyskiwać materiałów, nie? To mi się podoba w tej grze. Że tutaj budujemy taką osadę, w sensie takim, że no tutaj ci ludkowie pracują, nie? Dobra, pokaż. Pokaż, co tu jest potrzebne. Jeszcze jeden kamień. Tak. Chyba głazy też potrzebne, nie? Tak. No to głazy to sobie tutaj, no niestety trzeba będzie przenieść. Pioruny, jak co to za pioruny? Deszcz pada. O nie. Jakiś może też
kurde, obronne formacje by się przydało tutaj zacząć budować. Ale kurczę, ja nie wiem, powiem szczerze, że ja nie wiem, jak dużą tą wioskę powinienem mieć. Dobra. Teraz tak. Skorzystam. Bo tutaj ktoś coś ściął. Cyk. Widzę jeszcze kolejne. Chodzicu. Fajna muzyka też tam, tak w tle, taka no, wikińska. O, ta kłoda. Jeszcze też będzie potrzeba. A nie, tej nie będę potrzeba. Ale tą to ja bym sobie tutaj nawet odłożył. O, bo to będzie później potrzeba. Ja wiem, że ty nie masz słomy. No trudno, życie bywa. A słowo może później być potrzebna, nie? Do czegoś. Bo tak się teraz zastanawiam, czy nie położyć słomy. Dobra, cyk. I teraz... O nie. O, drzewo potrzebuję. A, czekaj, bo ja tutaj... To właśnie te drzewo potrzebowałem. Gdzie ono jest tutaj? Tu. Cyk, bierzemy. Oho, drzewa ścinają. Bierę tutaj te drewno. Cyk. Dobra. Dawaj. Panie kochany. Ścinaj to. Jakieś dwuręczna w ogóle to jest siekiera. Ale tarczy bym nie mógł tutaj nosić, jakbym chciał. Cyk. Ale kurde, myśliwy to już będzie coś fajnego, bo będę dostarczał mięso. Tylko bym musiał ustawić wtedy, żeby też no mięso nam piekł ten kucharz. Jeśli kuchnię może bym zrobił, to wtedy by to też jakoś inaczej wyglądało z tym gotowaniem. Nawet nie przypisywał do tego, do tutaj, do ogniska, tylko do kuchni tego, nie? Teraz tam gotuję. Dobra, łatwo. Dobra, elegancko. Tu, ale ciemno się zrobiło. Oho. 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 Jeszcze więcej. Będzie atak. Tylko nie wiem, o której. Ataki się odbywają. No i też przybędzie nam nowy członek narodu. Cebulę tutaj mają gotowaną jeszcze. Oho! Czyżby tam tu ktoś idzie? O nie! Bydlaki nam tutaj! Dobra. Zostaw! Dobra. Coś tu poniszczyli? Coś tu poniszczyli. O, a mogę to naprawić jakoś? Jak to naprawić? Nie wiem, jak to się naprawia.
przytrzymaj, zbierz. Dawaj. Ciachamy bydlaka. Dobra. Oho, ktoś przybył. Może zajmie się tam budowaniem teraz. Na razie niech się zajmie budowaniem. Bo i tak nie mam dla... O, co to? Krew jotuna. O, też z nich wypadają te krew jotuna. Taka ciekawostka. Dawaj go, dziabaj, chłopa. Ja bym trochę poszedł też pozwiedzać, ale widzę, że tam się jeszcze to kości tutaj, nie wiem, tam jakby nadal pojawianie się wrogów. Czy oni się co chwilę będą pojawiać? Przez noc? Czy już wszystkich wybiłem? Bo tego to nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra. W każdym bądź razie mogę tu... Nie. Dawaj. Ja bym tu przypisać kogoś. Bezdomny. Nieprawda. Co to? Napraw miejsce? Czemu napraw miejsce? No tak dziwnie. Gdzie my mamy? Nie! Zdeponuj. My mamy... Otwórz przechowalnię. No właśnie tutaj, nie? A, tylko tutaj nigdzie nie widzę. Lnu. O, marchewki tutaj widzę też. Ej, kurczę, tutaj nie widzę tego. Nigdzie lnu, nasiono kapusty, dużo piór, ale nie widzę nigdzie lnu. Przydałoby się, kurczę, czy przydałoby się hodować len, nie? Grzyby tutaj mogę nawet uzbierać. Ej, te grzyby wcześniej były? Czy dopiero teraz wyrosły po deszczu? Jak grzyby po deszczu. Dobra. Chciałbym sobie iść pozwiedzać, tylko może pierw... albo zobaczmy tak. Ja mogę zrobić... A, w ten sposób. Czemu to w ogóle się poniszczyło? Tu mi zniszczyli te bydlaki jakieś? Czy to się zniszczyło, bo się zniszczyło? Nie wiem tego. Ja bym sobie... Kurde, dużo tych grzybów widzę też wyrosło tutaj. Teraz pytanie, czy te grzyby też zbierają te ziomeczki nasze, nie? Mam nadzieję, że tak. O, zajec. Co to? Czekaj, bo ja się nie napiłem. Dobra. A my... Co to jest w ogóle tam? Jakiś niedźwiedź.
ma. Próbujemy go zaciupać. Coś mi się wydaje, że tyle się to dla mnie skończy. Ale dobra. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Oho. Oho. Uhuhuhuhu. O, jakie bydle. Czekaj, oka. Co to jest za bydle? Oho, mogę tak teraz. Dobra. Oho, ale mnie pierdyknął. Dobra, kurde, to jest walka. Idziemy na kamień. Pieprzaj, dziadu. Dobra, dostał w dupę. Dostał w łapę. Walka dystansowa, chociaż sobie poćwiczę trochę. O, ale dostał w dupę. Bo jemu tutaj niewiele to zabiera, nie? Odejdź ode mnie. Dobra, on będzie tam. Aha, jemu się odrodziło życie. No dobra, walka z niedźwiedziem to chyba jeszcze nie jest dla mnie. Na to wygląda. No brwałem. Kurde, chłopie. Halo, ludzie, wiecie co tam jest? Tam jest niedźwiedź. Ja pierdziela, ale oberwałem od tego niedźwiedzia. Normalnie w tubę dostałem. Dobra. Czyli na niedźwiedź. Kurde, ale to co, to nie mogę tak odchodzić daleko? Na to wygląda. A jakbym teraz zrobił w takim razie gospodarstwo rolne? Nie tu, tu. Gospodarstwo rolne, o. Tak. To jest coś, o czym marzy każdy prawdziwy Wiking. Oh, he's. No tak, tylko żeby musiał pozbierać sobie, znaleźć i pozbierać. A widzę, że pracuje, znaczy buduje w sensie. Otwórz. Uuu, tu nie ma żadnego żarcia. Czy on zbiera tutaj też grzyby? Zbiera grzyby. A jakbym mu powiedział, żeby gotował też grzyby? Przeglądaj zadania, ku. No właśnie. Dodaj zadanie. Gotuj grzyby. Otwórz. Dodaj. Możesz też takie grzyby gotować?
otwórz, dodaj. Możesz też takie grzyby gotować. Pozwalam ci. Dodaj. Możesz też mięsko gotować. Jak będzie. Utwórz. No tu jeszcze marchewki tam były gotowane też. Znaczy marchewki były tam znalezione. To możesz też ugotować. No tu jeszcze burak. Tak, też możesz. Gotuj, co tylko się da. Kapustę też możesz gotować, panie kochany. Dobra. Dobra, chłop. O. Czy on tutaj sam układa do ten? Tak, bierze patyki i ten. I rozpala ognisko. Dobra, to mi się podoba już. To mi się podoba. Ja jestem ledwo żywy. To mi się nie podoba tylko. I podoba mi się to, że nie jestem ledwo żywy. No niestety, pierwsza przygoda z niedźwiedziem nie wyszła nam na dobre. Idziemy szukać tej. Idę szukać... Czego ja idę szukać? Lnu. Bo będę potrzebował dużo linek. O. A przy okazji może pozbieramy... O. Jagody? Nie wiem, czy te jagody nas leczą cokolwiek. Na 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 na. Średnio z tymi jagodami leczeniem, ale przynajmniej się najem. Len. To jest najważniejsze dla mnie teraz, żeby pozbierać dużo lnu. Tylko żebym na jakiegoś kurde znowu niedźwiedzia nie wpadł. Kurde, ale ten niedźwiedź tam bydlak jest. No pozwiedzamy sobie to teraz tutaj. O, tu jaka ładna polana. A to jest chyba już woda tam. Wody, wody dla ochłody. Jak nie będzie wody, to będzie szkody. Dobra. Odjedzone. Kurde, ale to nie leczy. Niedobrze. Jagody nie leczą, a co będzie leczyć teraz? Pytanie. Dobra. Odjedzmy. Dobra. Tu jest len. Trochę sobie pozwiedzamy może okolice. O ile w ogóle tu coś można znaleźć, kurczę, bo tak się zastanawiam. No tutaj jest niedźwiedź, nie? Tam koło tej flagi. Oho! Jakieś kozice tutaj. Ale one uciekają. To przynajmniej tyle. One mnie chyba nie zjedzą. Len. Słyszę bicie serca. O, o. To jest jakiś wilk. Dobra, to tam nie idziemy dalej. Tam jakiś wilk biega. Nie chciałbym mu się narażać. Bo o ile można by próbować z nim walczyć, o tyle nie przy takim poziomie życia, jakie mam. Ale teraz się zastanawiam, czy jakbym się na przykład położył, to czy będę odzyskiwał życie? Trzeba by było sprawdzić, bo teraz
Zastanawiam się tylko, jak mam odzyskiwać po prostu życie, nie? Slen? Nie, to są jagody. Ja to jagód nie chcę na razie więcej. To jest ptasie gniazdo, które spadło. Tam. Tu jest len. Dobra. Kurde, ten niedźwiedź mnie... Kurczę, taki fajny bydlaczek. Do pokonania. Ale no nie pokonam go. Nie jeszcze teraz. Zastanawiam się też, czy na przykład nie ma tutaj jakiejś takiej mechaniki. A, tu już jestem blisko tego niedźwiedzia. Nie ma tutaj jakiejś takiej mechaniki, żebym mógł jakichś chłopów zabrać ze sobą, żeby walczyli ze mną. W sensie nie ze mną jako ze mną, tylko ze mną jako... ramię w ramię, nie? Właśnie, teraz mógłbym na chwilę tutaj się położyć. Spać właśnie, czekaj. Będę odzyskiwał życie. Odzyskuję, ale bardzo powoli. Już nie odzyskujesz życia, kurna. Tak trochę... Pokaż, co tam masz. Halucygenne. Kurde, nie wiem, czy te marchewki będą dobre do... odzyskiwania hapsów. Tak średnio. Te grzybki. Też tak średnio. Kurde, za wolno odzyskuje się żyćko w tych. Powiem szczerze. Dobra, teraz tak. Liny. I tu jeszcze potrzeba tak naprawdę tylko te duże pnie. No to mogę ściąć ja, nie? Ajajajajaj. Może po prostu na noc położymy się... Ale nie mamy swojego szałasu. Swojego spanka. Bym musiał komuś zakosić. Albo zrobić po prostu... No jeszcze kurde se walę po palcach. Ciekawe, czy mógłbym po prostu zginąć, rąbiąc drzewo. Bo se w paluchy dziabne, nie? Sorry! Właśnie, a można naprawić ten topór na przykład? Nie, co ja z nim zrobiłem teraz? Tego wyrzuciłem? Nie, mam go. Nie, no właśnie, bo ja tego nie muszę na pasek zakładać. Tych toporów. A gdzie ja go mam w ogóle? Kora, kora. Jestem ślepy, ja go nie widzę tutaj. A, tutaj mam. Po prostu w ręce teraz, okej. Na pasku jest warto trzymać te narzędzia, bo przynajmniej widzimy, ile jest do... Oho. Co on będzie budować tutaj? No nie, on zakosił mi! No nie! Zakosił mi, żeby tam zanieść to. A tutaj to kto zbuduje? Kurde, złodziej.
No dobra. Będziemy musieli tutaj sobie sami to. Ale dobrze, bo te gospodarstwo rolne też chciałbym zbudować. Bo przydałoby się len posiać, na pewno. Plus może jakieś warzywka. Żeby te nasiona przecież... Królik tam stoi. Te marchewki i kapustę, nie? Przede wszystkim. Dobra. Cyk. Dobra. Budujemy chatę myśliwego. Pięknie. Co tam jeszcze potrzeba? Liny. A i teraz już zwykłe materiały. Znaczy no zwykłe. No. Myślę, że ten zbuduje do końca. A co jest potrzebne tam jeszcze? Tu, żeby zbudować gospodarstwo rolne. Liny to cyk. Aha, więcej lin. Dobra. Cyk. I jeszcze te duże badylce. Te duże badylce to tylko ja na razie mogę ścinać. Właśnie, ciekawe czy ta chatka myśliwego też będzie... Czemu ty nie masz żadnych tych? Ura, mam czas wolny? Co? Do roboty! Nie wiem, czy ja mogę... Mogę. Muszę donieść tutaj, dobra. To jak oni kurde będą tutaj się obijać, to ja będę pracować. Ale tutaj wszędzie jest porozrzucane tych materiałów, nie? Trochę mi to tak przeszkadza. Bo zazwyczaj w grach, jak coś ścinam, to zazwyczaj wszystko inne wykorzystuję. A tutaj jest tak porozrzucane, bo nie ma miejsca w tych... w magazynach, nie? Nie dają sobie rady, chłopaki. Dobra, bierzemy wszystkie badylce. I... Ladies and gentlemen. Oho, jeszcze młotek mi się zepsuł. No i kurde. Tyle. Tyle dobrego. Dobra. Chata myśliwego, chata myśliwego. Postawimy tu jednego. Dobra. Tu można sobie dom myśliwego później. Dobra, zadania, zadania. Przypisz. Dobra, ty zamiast budować, ty teraz będziesz z krawków mięska. Dobra, ja te skrawki tutaj sobie przerzucę. O. Pi. Właśnie, jak to wygląda? Tak, bo teraz wszędzie zajęte są wyrka. Się nie położy. Nie położę im się. Pusta gotowana. One nie leczą te rzeczy. Nie wiem, czy te z mięsa nie leczą. Aha, burza. Potrzebuję jeszcze dwie te duże kłody. To jest tak, tu są małe, tu są duże. To byśmy może te pościnali. No i gospodarstwo rolne byśmy też ułożyli, tylko bym potrzebował więcej tych... kawałku krwi jotuna, żeby przywołać kolejnego typka, żeby mi kurde hodował te wszystkie pola, nie? Tam podobno w ogóle trzech można aż przypisać pracowników do tego. Oho. Okej.
Można? Można tak postawić jodłę. A kto mi zabroni? No jeszcze się w palucha uwalił, kurde. Dobra, łatwo. Cyk. Gospodarstwo rolne będzie zaraz budowane. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakiś pierwszy etap dopiero. Przydałby się len. Przede wszystkim len wyhodować. Dobra. A jak w takim razie... O, uprawa. Potrzebna. Cyk. Jak to wygląda? O, co? Tylko takie małe? Czekaj. Umieść... Aha, to początkowy. Dobra. Oho. 16. Aha, tutaj nie zrobię. 3 na 3. Też może, jakbym tak postawił. Nie, widzę, że nie można tak. A nie, można? Aha. O. Tak można na przykład. Dobra. Dostarcz. A, tylko że teraz jeden. Dobra. Gdzieś tutaj będą badylce? Będą. Będą. Tylko weź to teraz zbieraj te badylce. A to jestem ciekawy też, czy jeszcze mógłbym na przykład, jakbym chciał więcej hodować czegoś, to czy mogę te pola po prostu dostawiać? Ej, kurde, weź. O, patyk. Nie mogę więcej. Dobra, tam. Cyk, jeszcze patyków potrzeba. Tylko będę musiał też jeszcze porobić sobie linek. Czy to będzie starczyć? Proszę. Nie, jeszcze jedną linę potrzebuję. No nie, nie wierzę. Dobra, idziemy w takim razie w tą stronę, w las. Bo i tak będę musiał poszukać jeszcze lnu. A przy okazji po prostu... O, świerki. Z padylcami. Dobra. Zbieractwo. Jest len. Tu chyba też jest len, czy to jest... Nie, to są jagody. O, tu ile cebuli rośnie. O, jest len, dobra. Przy okazji tutaj jeszcze też widzę. Kurde, to z tym leczeniem jest trochę kiepsko, ale to może... Bo nie wiem, czy czasem na przykład mięso nie leczyło. Bo po mięsie się czułem jakoś tak dobrze. A to się pewnie przekonamy, jak tam myśliwy zacznie pracować. Łowić te króliki. Łowić? W sumie polować. W sumie tu rybkę też moglibyśmy, kurczę, łowić.
kuchnię trzeba zrobić. I wtedy do kuchni to tam oni będą jeszcze lepiej gotować. Mam nadzieję. Ale to wszystko z czasem. Na razie to przetrwano 8 dni. Będzie pan zadowolony. Cyk. Cyk, cyk. Dobra. Linki są. Dobra. Uprawiaj wheat. Grabie. Ło, matko jedyna, grabie jeszcze potrzebne. A czy ja mogę grabie zrobić tak, o? Przynęta? Nie. Chyba grabie to ja muszę zrobić już, o! W ogóle się pojawiły te do naprawy. A do tego naprawy trzeba jeszcze kawał. Oho. Muszę tutaj gdzieś jakieś zakosić. Dobra. Do roboty! Nie roby. Wstawać. Już. Kurde, ale te niszczenie budynków, jeżeli to jest tak, że się niszczy pod względem na przykład wiatru, to trochę kiepsko. Wiatru czy tam deszczu, nie? Bo tak wygląda na to, że będę musiał... O, grabie, to potrzebuję. Dobra, dziękuję. Gdzie to jest tutaj? Tu. Okej. Tymi trochę doskwiera mi głód. Dobra, a co bym tu chciał ten? No dobra, a jak mogę teraz... Czy ja mogę jakoś te nasiona... Nasiona lnu chciałbym, nie? Zamiast tutaj na przykład. I co, 9? Zasadź, o! Oho. Dobra. W taki sposób to się tutaj robi. Tu już trzeba grabiami naparzać. A później len, cyk. No dobra, moi mili państwo, ja sobie te pole dokończę. Auć. Kurde, żebym nie zginął czasem przy tej robocie. I zasadzę len. A, deszcz nie pada już. O, a tutaj co? Tak wygląda, jakby tutaj... coś nam wyrosło na polu. Jakieś konopie. Myli państwo, ja sobie dokończę tutaj. Nie mam wymaganego ziarna. Jak to nie? Patrz. Cyk. Cyk. Rolnictwo. Ja sobie dokończę te pole 4x4, jakie zrobiłem. Posadzę len. Ale tu też trzeba będzie wodę, chyba. Kompost, widzę też. Można by było dawać. A właśnie, te zgniłe żarcie tam gdzieś, gdzie tam... wyrosło, to myślę, że może te zgniłe żarcie będzie można tutaj dawać. No, jako kompost. Bo wodę to wiadomo, to mogę z bukłaka, nie? Dodać pewnie. Kurde, zainteresowała mnie ta uprawa. A wiecie, no ja jestem prosty człowiek, lubię uprawy robić.
To się zmęczyła, chłopak. Cyk. Cyk. Ja bym to skończył, jeszcze zobaczył. A, tam jeszcze widzę, len nie zasiałem tam dalej. Ja bym tutaj chciał skończyć sobie uprawę, żeby też przede wszystkim zobaczyć, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Przede wszystkim, czy ja mogę faktycznie kompost... Bo z tego, co widzę też, to gdzie nie spojrzę... Nasiona, czekajcie, nie ma nasion lnu? Ja mi się wydaje, że mamy ich dosyć sporo. O, właśnie. Dobra. Bo wydaje mi się... O, pada deszcz, dobra. Bo wydaje mi się, że wszędzie pokazuje ten sam wskaźnik jakby wody. Ale nie jestem pewien, czy to tak działa. Czy po prostu porówno padało. Że wystarczy tylko jedno pole. Też nie. Nie, no jest 54. Czekaj, dodaj wody. Nie. Chyba każde. Jakby nawadniać oddzielnie. Ale widzę, że też od razu wskakuje nam wyższy poziom rolnictwa. Zbierz. O, tutaj to chyba będzie potrzeba więcej studni zrobić. Że się przy okazji napijemy. A tutaj nie było czasem gdzieś obok tego... Właśnie, tu możemy studnie zrobić do nawadniania. Mógłbym tam zrobić właśnie drugą studnię. Bo widzę, że tej wody to będzie teraz strasznie dużo szło. Dobra, moi mili państwo, moi mili państwo. Ja bym chyba chciał tylko jeszcze zobaczyć zbieractwo. Gdzieś tu było zgniło. Tu też naprawa. O co tu chodzi? Czemu tak dużo tych ciągle zepsute? O, zepsuta żywność. Czy zepsuta żywność będzie się nadawała na... nawożenie. Dodaj kompost. Tak. Nadaje się. Oh yes. O, tutaj wszędzie napadało teraz. Dobra, czyli zepsuta żywność też się nadaje jako nawóz. Tutaj na jako kompost, nie? No to mi się podoba. Dobra. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mówił do was, grał dla was Wiking z grabiami. Tymczasem do zobaczyska w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej poznawać tajniki tej gry. O, może pójdę się spać, żeby trochę też odpocząć, żeby trochę żyćka nabrać. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku z przygód rudowłosego Ragnara. Tymczasem... Nara!